Petardy i gwizdy. Ponad 100 związkowców z Solidarności pikietowało przed fabryką Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim. To pokaz siły i wsparcia dla pracowników firmy, zdaniem Solidarności prześladowanych za działalność związkową. Firma zaprzecza, by związek był szykanowany. Marek Mucha. Związkowcy ze Słupska, Poznania, Polic i Szczecina. W sumie ponad 100 osób. Wszyscy przyjechali do Stargardu, aby wesprzeć Solidarność tworzoną w fabryce Bridgestone. Trzeba powiedzieć dość zwolnieniom z pracy, dość dyskryminacji. A tak mają być traktowani przez dyrekcję fabryki pracownicy, którzy zawiązali tu Solidarność. Sławomir Jastrząbek pracował w firmie przez 3 lata. W lutym został dyscyplinarnie zwolniony. W momencie, kiedy poinformowaliśmy pracodawcę, że działa związek zawodowy, na drugi dzień dostałem wypowiedzenie z pracy, a na trzeci zostałem zwolniony dyscyplinarnie. Sprawa jest w sądzie pracy, ale zdaniem Jastrząbka nie chodzi tylko o sprawy związkowe. 5 minut przed końcem pracy przychodził bezpośrednio przełożony, czyli mistrz, i informował, że trzeba zostać w pracy 4 godziny dłużej lub więcej. Oczywiście z adnotacją taką, z uwagą taką, że jeżeli pracownik nie zgodzi się na zostanie w pracy w godzinach nadliczbowych, zostanie ukarany naganą lub upomnieniem. Zwolnienia Sławomira Jastrząbka i jego kolegi przedstawiciele Bridgestone'a nie chcą komentować. Sprawę rozstrzygnie sąd. Zwolnienia 3 kolejnych osób z maja tłumaczą. Jeden z przedstawicieli komisji zakładowej dopuścił się właśnie kradzieży bardzo znaczącego mienia naszej spółki. To jest postępowanie prowadzone przez policję. Przedstawiciele Bridgestone'a twierdzą, że zwolnili tylko osoby związane z kradzieżą i zapewniają, że oprócz członków komisji zakładowej pozostałych związkowców nie znają. Solidarność odcina się od tej sprawy. My chcemy pokazać tym pracownikom, którzy są w fazie tworzenia Solidarności, że jeżeli będą szykanowani, jeżeli będą krzywdzeni, to przyjadą ludzie z zewnątrz, którzy będą pomagać im. Solidarność o sprawie poinformowało szefostwo Bridgestone w Brukseli. Pikieta informacyjna przed fabryką ma trwać tydzień. Stargard Szczeciński, Marek Mucha. A w studiu Mieczysław Jurek, szef zachodniopomorskiej Solidarności. Witam. Dzień dobry. Czy w tym konkretnym miejscu pracy tylko związkowcy są szykanowani? Tylko oni czują się przez pracodawcy w jakiś sposób źle traktowani? Ja myślę, że problem jest trochę szerszy. To jest problem każdego pracodawcy, u którego powstaje związek zawodowy, i traktowanie tego pracodawcy w taki sposób związkowców, że powstało coś złego. Czyli pracodawcy boją się związków zawodowych? Tak, boją się i szykują i stosują coraz to nowe sposoby, coraz to nowe niespodzianki przeciwko pracownikom, którzy śmieli utworzyć związek lub się do niego zapisać. I to jest taki klasyczny przykład w Bridgestone'ie, w Stargardzie, że póki nie było związku zawodowego Solidarność, różne rzeczy tam się działy, były tolerowane i tak dalej. Natomiast w przypadku, kiedy pracownicy powiedzieli, że chcemy godnie pracować. Znają swoje prawa, tak? Tak, zostają traktowani różnie, posuwa się pracodawca do tego, że niewygodnych, tak prawdę mówiąc, zwalnia z pracy. A uda się ich obronić? Ja myślę, że tak. Dzisiaj to była namiastka tego, co planujemy zrobić w przypadku, kiedy sytuacja się nie unormuje, a mamy nadzieję, że się unormuje, bo zbiorowy pracodawca na Europę, który jest w Brukseli, odpowiedział nam, że chce się spotkać, chce rozmawiać. Myślę, że chce ułożyć jakby relacje poprawnie. Natomiast w przypadku, kiedy będzie inaczej, bo też chciałbym poinformować, że dzisiaj złożyliśmy pismo do ambasadora Japonii w Warszawie, że w Polsce kapitał japoński narusza prawo polskie i szykanuje pracowników, którzy chcą tworzyć wolne związki zawodowe. Myślę, że też dojdzie do spotkania na tej płaszczyźnie i sprawy sobie powyjaśniamy. Czy zagraniczni pracodawcy mają inny stosunek do związków zawodowych niż pracodawcy polscy? Czy jesteście bardziej przez nich respektowani? Ja myślę, że sami Polacy sobie robią wilczą przysługę, dlatego że wynajęci do pracy przez obcy kapitał w różnym charakterze chcą być święci od papieża. I to oni właśnie są główną przyczyną tych naszych nieporozumień polsko-polskich. Bo jak się spotkaliśmy z pracodawcą japońskim, to on nie bardzo rozumiał, na jakiej linii jest tu konflikt, i widać było, że chce jakby rozmawiać, chce jakby ułożenia relacji, ale myślę, że tak jak powiedziałem, to nadgorliwi Polacy
po prostu szykują i gotują sobie taki los we własnym kraju. Socjologowie są zdani, coraz częściej to powtarzają, że rola związków zawodowych w Polsce słabnie, jesteście coraz bardziej liberalni, że przestaliście walczyć. Jak to wygląda? Ja myślę, co do Solidarności, chyba takiej opinii nie ma, bo Solidarność zawsze w sposób zdecydowany... Pojawia się coraz częściej opinia, że Solidarność nie trzyma władzy za gardło, cytuję. Ja myślę, że to nie na tym rzecz polega. Czasy się zmieniają, postawa związku się zmienia i sytuacja się zmienia. Solidarność zawsze była tym związkiem, który prowadził dialog. Swojego charakteru nie zmieniliśmy, a tam, gdzie będzie naruszanie prawa czy działanie na szkodę pracowników, będziemy działać zdecydowanie. Dzisiaj to była namiastka. Chcę powiedzieć, że za tydzień, może za dwa, jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, znajdziemy taki sposób, żeby przymusić pracodawców do dialogu. W piątek zjazd delegatów, podsumowanie ostatnich dwóch lat. Czy była mowa również o minusach związkowych, o działalności związkowej? Oczywiście, o roli oczywiście że była, dlatego że trzeba pamiętać, kto jest dzisiaj u władzy. Trzeba pamiętać, że to liberałowie jakby nie lubią najbardziej związkowców i działalność związków zawodowych i to oni jakby kreują prawo w taki sposób, aby rola związkowców czy związków zawodowych się zawężała i całe ustalanie czy uchwalanie prawa idzie w tym kierunku, aby naszą rolę ograniczyć. Wspomnę tu chociażby o takiej rzeczy, że dzisiaj, aby pojechać do Warszawy, każdy związkowiec z Pomorza Zachodniego musi wziąć co najmniej 2 dni urlopu po to, żeby bronić takiej czy innej sprawy. Jeżeli w roku mamy kilka czy kilkanaście wyjazdów do Warszawy, no to proszę sobie pomyśleć, że tak naprawdę związkowiec traci swój urlop wypoczynkowy na działalność związkową. I to jest jakby też taka trudność. A władza słucha związkowców, bierze ich zdanie pod uwagę, czy coraz częściej traktuje jako zło konieczne? Ja myślę, że w Polsce nie ma kultury dialogu i dlatego my to odczuwamy od samego spodu, że się tak wyrażę, bo i na poziomie zakładowym, czy na poziomie samorządów, czy na poziomie województwa, czy kraju nie ma prawdziwego dialogu. Jesteśmy traktowani jako zło konieczne, bo tak wymaga konstytucja, bo tak wymaga przepisy. Nie ma takiego zrozumienia i nie ma takiego partnerskiego dialogu i tego nam brakuje jak powietrza. Jeszcze na koniec. Ostatni strajk generalny w Polsce tak naprawdę w 1989 roku. W wielu krajach Europy raz na 5 lat są organizowane takie akcje. Czy jest pomysł na duży strajk? Ja myślę, że jeżeli sytuacja dojdzie do takiego stanu, a powoli do tego zmierza, że na pewno jedyny sukces, jaki odniesie ta ekipa rządząca, to będzie zjednoczenie ruchu związkowego przeciwko sobie, bo już dalej wytrzymać nie można. Dziękuję za spotkanie. Mieczysław Jurek, szef Zachodniopomorskiej Solidarności.